Drogi szerzenia chorób zakaźnych. Każdą chorobę cechuje nie tylko swoiste umiejscowienie zarazka w organizmie, ale także przekazywanie zakażenia. Wirus grypy w drogach oddechowych, zakażenie i wydalanie ta sama droga. Prątek Johnego pytuje w jelicie bydła. Wydalany jest skałem, ale do zakażenia dochodzi przy pobieraniu pokarmu. Drogi szerzenia ciąg dalszy. Mechanizm przekazywania nie zawsze jest taki prosty. Wirus wścieklizny rozwija się w ośrodkowym układzie nerwowym, gdzie praktycznie brak kontaktu ze światem zewnętrznym. Aby się wydostać, musi dostać się do narządu, który mu to umożliwi. Tym narządem jest ślinianka. Wraz ze śliną wirus dostaje się na zewnątrz. Przez pogryzienie dochodzi do zakażenia. Drogi szerzenia ciąg dalszy. W niektórych chorobach niezbędny jest żywy wektor, na przykład stawo nogi. Wirusowe zapalenie mózgu. NZK. Piroplazmoza. Niektóre choroby szerzą się kilkoma sposobami. Dlatego trzeba te drogi znać. Drogi szerzenia, ciąg dalszy. Znajomość dróg szerzenia umożliwia przerwanie łańcucha epizootycznego. Drogi szerzenia chorób zakaźnych zwierząt różnią się od dróg szerzenia się chorób ludzi. Podlegają wpływom różnych czynników, w tym ekonomicznych. Zwierzęta przebywają w innych warunkach. Kontakt bezpośredni. Zakażenie przez kontakt bezpośredni oznacza zetknięcie zwierzęcia zdrowego z chorym. Obwąchiwanie, oblizywanie, ocieranie się o siebie, akt płciowy, pokąsanie. Zakażenie tą drogą zależy od długotrwałości kontaktu zwierząt i zaraźliwości zarazka. A może bardziej tymi drogami właśnie. Zakażenie tymi drogami, każdą z tych dróg, nie? Zależy od długotrwałości kontaktu zwierząt i zaraźliwości zarazka. Zakażenie od jakiejkolwiek z tych dróg zależy od długotrwałości kontaktu zwierząt i zaraźliwości zarazka. Kontakt bezpośredni, ciąg dalszy. Krótkotrwały kontakt może prowadzić do zakażenia wtedy, gdy zarazek jest wysoce zjadliwy, a zwierzę jest wrażliwe. Pryszczyca, księgosusz. Do powstania większości chorób zakaźnych wymagany jest dłuższy kontakt. Gruźlica, nosacizna. Niezbędny jest okres 48 godzin. Kontakt bezpośredni. Choroby przenoszące się przez kontakt. Wścieklizna, zaraza stadnicza koni. Akt płciowy w szerzeniu chorób zakaźnych zwierząt odgrywa ważną rolę. Choroby, w których kontakt bezpośredni nie odgrywa istotnej roli. Wąglik,
szelestnica, piroplazmoza. Pośrednie przenoszenie zarazków. W chorobach zakaźnych jest wiele możliwości zakażenia się drogą pośrednią. Rolę pośrednika może pełnić m.in. środowisko zewnętrzne zanieczyszczone wydzielinami i wydalinami chorych zwierząt. Większość zarazków wykazuje mniejszą lub większą wytrzymałość. Dlatego środowisko zewnętrzne jest ważnym ogniwem w przekazywaniu zarazka. Pośrednie przenoszenie zarazków, ciąg dalszy. Ze strony środowiska w przenoszeniu zakażenia pośredniczą. Przedmioty martwe, nawóz, pasza, powietrze, woda, gleba. Przedmioty martwe. Należy tu wymienić przede wszystkim przedmioty służące pielęgnacji i karmieniu zwierząt. Są to przedmioty stykające się bezpośrednio z chorym zwierzęciem. Właśnie one ulegają najczęściej zanieczyszczeniu wydzielinami lub wydalinami i mogą przenosić zarazki. Przedmioty martwe, ciąg dalszy. Wydaliny i wydzieliny zawierają duże ilości zarazków. Dlatego ich rola w szerzeniu chorób jest bardzo istotna. Grypa, wydzielina. Pryszczyca, wydzielina. Nosacizna, wydzielina z wrzodów przegrody nosowej. Ropa zanieczyszcza żłoby, paszę, ściółkę itd. Przedmioty martwe, ciąg dalszy. Martwe przedmioty odgrywają ważną rolę w przenoszeniu pryszczycy. Koła samochodowe, worki do paszy, wiadra, widły, szczotki, miotły, derki, uprząż, aparaty udojowe, narzędzia do dekornizacji, kolczykowania, pielęgnacji racic. Głównie ich rola ogranicza się do stada. Nawóz. Najwięcej zarazków jest wydalanych z kałem. Kał jest głównym składnikiem nawozu. W następstwie nawóz jest stałym zbiornikiem zarazków chorobotwórczych. Częściowa likwidacja zarazków poprzez procesy biotermiczne. Nawóz, ciąg dalszy. Na skutek procesów biotermicznych w głębszych warstwach większość zarazków ginie. W powierzchownych mogą utrzymać się dość długo, a nawet mogą się namnażać. Prątek gruźlicy, pałeczka brucelozy w wilgotnym nawozie przeżywają do kilku miesięcy. Nawóz, ciąg dalszy. Niektóre wirusy mogą się utrzymać dość długo. NZK. Niedokrwistość zakaźna koni. Uwzględniając zwyczaj myszkowania zwierząt w nawozie i zjadania rozsypanej paszy, krowy, konie, grzebania, kury lub rycia, świnie, trzeba przyjąć, że nawóz jest częstym pośrednikiem zakażenia i źródłem wielu chorób. Do takich chorób należą różyca świń, tężec, bruceloza, gruźlica drobiu, wąglik. W przypadku brucelozy najważniejszym źródłem zakażenia jest chora krowa, która wydala ogromne ilości zarazka przy porodzie. Trzeba pamiętać, że pałeczka Banga może wnikać nawet przez pozornie nieuszkodzoną skórę. Znaczenie nawozu jako pośrednika zwiększa się, jeśli są w nim zwłoki
lub narządy padłych zwierząt. Wyrzucanie poranionych płodów łożysk zwłok padłych zwierząt jest zwyczajowe. Psy, koty, szczury mogą odegrać rolę w przenoszeniu zakażenia. Pasza. Pokarm może zawierać drobne ustroje chorobotwórcze i być przyczyną zachorowań u ludzi. Salmonellozy u ludzi. Gruźlica typu bydlęcego. U zwierząt pasze mają także duże znaczenie. Zakażenie pierwotne. Wtórne zanieczyszczenie. Pasza ciąg dalszy. Do zakażeń za pośrednictwem paszy dochodzi przy wągliku. Do zakażeń za pośrednictwem paszy dochodzi przy szelestnicy. A więc do zakażeń za pośrednictwem paszy dochodzi przy wągliku i szelestnicy. Szelestnica. Latem pastwisko, zimą pasza. Z tego terenu. U świń i zwierząt futerkowych wąglik powstaje na skutek karmienia odpadami z rzeźni lub mączkami mięsnymi. Pasza może być przyczyną szerzenia pryszczycy. Wirus może się znaleźć w słomie, sianie itd. Wirus pryszczycy w sianie może przeżyć do 105 dni. Specjalną rolę odgrywają odpady rzeźniane, popłuczyny mięsne, odpadki restauracyjne, mączki mięsne. Znane są przypadki gruźlicy, salmonellozy, choroby Aujeszkiego, wąglika u zwierząt futerkowych po podaniu odpadków rzeźnianych. Na specjalną uwagę w przenoszeniu zarazków zasługuje mleko, pryszczyca, gruźlica. Od 3% do 7% krów zakażonych wydala prątki z mlekiem. Zakażenia u cieląt, świń i dzieci. Gruźlica wymienia. Z reguły rozwija się powoli i zwykle jest późno wykrywana. W przypadku pryszczycy wirus może być wydalany przed pojawieniem się objawów. Pałeczka brucelozy może być także przenoszona za pośrednictwem mleka. Powietrze. Trochę przeceniano rolę powietrza, ale było to w okresie nauki o miazmatach. Czynnik chorobotwórczy powstaje w ziemi i jest ciałem gazowym. Obecność drobnoustrojów w powietrzu jest powszechna, zwłaszcza w przyziemnych warstwach może być dużo. Drobnoustroje są też na znacznych wysokościach. Mikrobiologiczne badania chmur wykazały, że do 4000 metrów występują drobnoustroje. Bakterie przewyższają ilościowo zarodniki grzybów, zarówno w chmurach, jak na wszystkich wysokościach. Z gatunków chorobotwórczych wykryto gronkowca złocistego do 1800 metrów. Powietrze miast zawiera więcej drobnoustrojów. Powietrze pól, lasów i łąk mniej. Silny wiatr podnosi ilość drobnoustrojów w powietrzu. Deszcze spłukują. Latem powietrze zawiera więcej drobnoustrojów niż jesienią i zimą.
Obecność drobnoustrojów w powietrzu jest faktem. Znaczna ich część jednak szybko ginie, gdyż powietrze jako środowisko zewnętrzne nie jest korzystne dla drobnoustrojów nieprzystosowanych do życia w nim. Niekorzystnie działa duże rozrzedzenie. Niekorzystnie działa stały ruch powietrza. Niekorzystnie działa promieniowanie słoneczne. Szczególnie promieniowanie ultrafioletowe oraz zmieniająca się wilgotność powietrza. Ogólnie uważa się, że powietrze nie odgrywało większej roli poza zarazkami o dużej zaraźliwości, na przykład wirus pryszczycy. Może on wywołać chorobę nawet w milionowym rozcieńczeniu. Nie jest wykluczone, że kropelki śliny przylepione do cząsteczek kurzu mogą być przeniesione na duże odległości. Powietrze w zamkniętych pomieszczeniach dla zwierząt zawiera naturalnie więcej drobnoustrojów niż powietrze wolne. Największa liczba drobnoustrojów znajduje się w strefie przebywania zwierząt. Powietrze w tych pomieszczeniach zawiera głównie saprofity. W pomieszczeniach z chorymi zwierzętami powietrze może zawierać zarazki chorobotwórcze. Zarazki w powietrzu mogą być przyczyną zakażenia aerogennego. Może to nastąpić drogą pyłową lub kropelkową. Zakażenia pyłowe mogą nastąpić po wyschnięciu wydzielin i wydalin chorych zwierząt. I jako drobne cząstki mogą być przeniesione. Z tego rodzaju zakażeniami pyłowymi można się liczyć przy gruźlicy. Powietrze ciąg dalszy. Zakażenia pyłowe mogą się zdarzyć na przykład przy wągliku u owiec pędzonych po drogach polnych, wysypanych żwirem z miejsc, gdzie były zakopane zwłoki zwierząt padłych na wąglik. Zakażenie kropelkowe jest następstwem rozpryskiwania w powietrzu śliny oraz wydzieliny nosowej. Cząstki drobne, mniejsze niż 0,1 mm, po wyschnięciu mogą utrzymać się do kilku godzin w powietrzu. Powietrze ciąg dalszy. Zakażenia kropelkowe odgrywają rolę w chorobach dróg oddechowych. Influenza koni, gruźlica, ustawianie głowami, wadliwe. Zwierząt właśnie, ustawianie głowami zwierząt wadliwe, ponieważ przyczyniają się bardziej do rozprzestrzeniania się choroby gruźlicy. Woda. Dawniej wodzie przypisywano duże znaczenie w powstawaniu i szerzeniu chorób. Przyczynę wielu epidemii upatrywano w wodzie. Uważano, że wraz z wodą wydobywają się jady, które są odpowiedzialne za epidemię. Poglądy te zostały obalone przez mikrobiologów. Woda może być źródłem chorób zaraźliwych, jeśli dostały się zarazki chorobotwórcze. Woda ciąg dalszy. Z wodą wiążą się epidemie duru brzusznego, cholery i leptospirozy.
Woda dziś w krajach cywilizowanych jest kontrolowana. Inaczej jest z wodą do picia zwierząt. Zwierzęta korzystają z różnych źródeł, często z otwartych, rzeki, stawy. Wody, te zwłaszcza blisko osiedli ludzkich, są zanieczyszczone. W hodowli zwierząt przykłada się zbyt małą wagę do czystości wody. Niewłaściwe są wspólne wodopoje, które mogą łatwo ulec zakażeniu wydzielinami i wydalinami. Wydzielinami i wydalinami. Gruźlica, EBB. W wodzie następuje proces samooczyszczania. Życie biologiczne, temperatura wody, światło itp. Wykazano, że samooczyszczanie następuje szybciej w temperaturze 20 stopni Celsjusza niż w 8 stopni Celsjusza. Ustaje w 0 stopni Celsjusza. Odrębny problem stanowią wody ściekowe. Woda ściekowa. Zanieczyszczenie tych wód zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt, także rybom i roślinom wodnym. Otwarte wody mogą zawierać bez większych zaburzeń życia biologicznego takie ilości zanieczyszczeń organicznych, jakie mogą same oczyścić. Jeśli nastąpi przekroczenie, zanika życie roślin i zwierząt. Woda ściekowa, ciąg dalszy. Szczególnie niebezpieczne są ścieki z rzeźni, garbarni, szpitali, zakładów chemicznych. Konieczność odkażania, oczyszczania wody przed spuszczeniem do rzek. Wirus pryszczycy w lecie przy temperaturze powietrza od 17 stopni Celsjusza do 21 stopni Celsjusza po 3 tygodniach był żywy. W zimie w temperaturze od 4 stopni Celsjusza do 13 stopni Celsjusza po 103 dniach był żywy. Wirus pryszczycy. Gleba. Gleba, pastwiska są wciąż narażone na zanieczyszczenia wydalinami i wydzielinami chorych zwierząt. Gleba może odgrywać większą rolę w przenoszeniu zarazków niż woda, z uwagi na ściślejszy kontakt zwierząt. W powierzchownych warstwach gleby są duże ilości drobnoustrojów. Ich ilość zależy od zasobności gleby w substancje organiczne. Gleba, ciąg dalszy. Na głębokości od 4 metrów do 5 metrów praktycznie glebę można uznać za jałową. W glebie obok drobnoustrojów saprofitycznych znajdują się także chorobotwórcze i warunkowo chorobotwórcze. Do zanieczyszczenia dochodzi wraz z wydalinami i wydzielinami zwierząt i ludzi. Los zarazków w glebie jest podobny jak w wodzie.
Zastanawia mnie to pierwsze zdanie na głębokości od 4 metrów do 5 metrów. Praktycznie glebę można uznać za jałową. Czy tu nie chodziło autorowi o to, że na głębokości ponad 4 metry, na głębokości ponad 5 metrów, praktycznie glebę można uznać za jałową? Tak to 4 metry, co to za precyzja, Maria, była, nie? Na głębokości od 4 metrów do 5 metrów. Praktycznie glebę można uznać za jałową. Mi się wydaje, że na głębokości większej niż 4 metry, większej niż 5 metrów, praktycznie glebę można uznać za jałową. W glebie obok drobnoustrojów saprofitycznych znajdują się także chorobotwórcze i warunkowo chorobotwórcze. Do zanieczyszczenia dochodzi wraz z wydalinami i wydalinami zwierząt i ludzi. Los zarazków w glebie jest podobny jak w wodzie. Gleba ciąg dalszy. Wcześniej lub później ulegają zniszczeniu. Nieodpowiednia temperatura środowiska. Drobnoustroje glebowe przemieniają związki organiczne w nieorganiczne, oczyszczają glebę z substancji odżywczych dla zarazków. Proces ten nazywa się mineralizacją. Pierwsze fazy rozkładu resztek organicznych. Mineralizacja dokonują bakterie niezarodnikujące. Gleba ciąg dalszy. Później dochodzą do głosu bakterie zarodnikujące. Przypuszcza się, że formy laseczkowate mają silniejsze enzymy i są zdolne rozkładać związki niedostępne dla zarodnikujących. Wprowadzenie do gleby nawozu powoduje wzrost swoistej mikroflory glebowej, która przyspiesza mineralizację substancji białkowych. Jest to proces pożyteczny. W samooczyszczaniu odgrywa rolę skład fizyko-chemiczny gleby. Zjawisko adsorpcji ma wielkie znaczenie sanitarne. Umożliwia wymywanie bakterii z gleby. Zdolność absorpcyjna gleby zależy od zawartości iłu, pyłu średniego i drobnego. Gleba gliniasta ma większą ilość cząstek ilastych, pyłu średniego i drobnego i przez to ma większą zdolność adsorpcyjną drobnoustrojów aniżeli piaszczysta. Przenikliwość gleby gliniastej dla bakterii jest mniejsza niż piaszczystej. Przeoranie gleby, spulchnienie, sprzyja samooczyszczeniu. Zakażona gleba może pośredniczyć w przekazywaniu choroby. Szczególnie niebezpieczne może być nawożenie świeżym obornikiem, gnojowicą. Choroby związane z glebą to wąglik, tężec, szelestnica. Żywi przenosiciele zarazków. W przenoszeniu chorób zakaźnych często pośredniczą zwierzęta, które mogą to czynić mechanicznie, biernie lub biologicznie, czynnie. Przenosiciel mechaniczny to taki, który nie jest żywicielem, przenosi je tylko mechanicznie. Muchy, dur brzuszny. Przenosiciel biologiczny to taki, w
którym zarazek się namnaża. Weż. Przenosi na dalsze pokolenia kleszcz. Przechodzi okresy rozwojowe. Komar. Przenosiciel biologiczny to taki, w którym zarazek się namnaża. Weż. Przenosi na dalsze pokolenia. Kleszcz. Przechodzi okresy rozwojowe. Komar. Żywi przenosiciele. Stawonogi. Stawonogi odgrywają dużą rolę jako żywi przenosiciele. Niektóre choroby są przenoszone sporadycznie przez owady lub pajęczaki. Inne szerzą się wyłącznie tą drogą. Sporadycznie przenoszona jest tularemia przez kleszcze, komary i inne owady lub pajęczaki. Można się zarazić przez bezpośrednią styczność z chorym zwierzęciem lub zwłokami. Żywi przenosiciele. Stawonogi. Wyłącznie przez owady przenoszony jest dur osódkowy i powrotny, malaria i piroplazmoza bydła. Z owadów należy wymienić muchy, komary, pchły i wszy. Z pajęczaków kleszcze. Owady i pajęczaki pobierają zarazki na jednych i przenoszą na inne. Żywi przenosiciele stawonogi. Zarazki przenoszą przez nakłuwanie lub kontakt z zakażonym organizmem. Dlatego w wielu chorobach stanowią ważne ogniwo w łańcuchu epizootycznym. Znaczenie epidemiologiczne i epizootiologiczne much. U nas dwa gatunki odgrywają rolę. Borimuszka i mucha domowa. Borimuszka Stomoxys calcitrans. Mucha domowa Musca domestica. Żywi przenosiciele stawonogi. Mucha domowa jednorazowo składa około 150 jajeczek. Z nich larwy w ziemi w poczwarki wychodzą dojrzałe owady. Muchy odbywają loty na odległość 1,5 km. W chorobach ludzi rola muchy wydatnia się w przenoszeniu zakażeń jelitowych. Dur brzuszny, dyzenteria, cholera. Żywi przenosiciele stawonogi. Muchy badane w szpitalach miały zarazki chorobotwórcze dyzenterii, salmonelli. Oprócz zarazków patogennych wykazano obecność bakterii jelitowych E. coli, enterokoki i inne. Obecność tych drobnoustrojów wskazuje na związek mikroflory much i człowieka. Walka z muchami jest ważna w kontroli chorób zakaźnych ludzi i zwierząt. Obserwacje z praktyki wskazują, że muchy mogą przenosić wąglik na zwierzęta i ludzi. Wszy to osiadłe pasożyty zewnętrzne, przystosowane do jednego gatunku żywiciela. Rola wszy mniej znana. Weż mysia przenosiła włoskowca różycy z myszy chorych na zdrowe. Żywi przenosiciele stawonogi. Pchły. Przejściowy pasożyt człowieka i zwierząt. Przenoszą dżumę z gryzoni na ludzi oraz dur plamisty. Kleszcze.
wolno żyjące pajęczaki. Żyją w zaroślach i w pewnych okresach atakują zwierzęta. Kleszcze przenoszą zakażenia bakteryjne, rykietsjozy, wirusowe. Pasożyty wewnętrzne, stosunkowo mało poznane, niczynie płucne. Wirus influenzy. Żywi przenosiciele ptaki. Ptaki mogą przenosić wirus pryszczycy. Ptaki wodne, wirus grypy. Ssaki. Człowiek, gryzonie, psy, koty. Wpływ czynników ekonomicznych. Targi zwierząt, wystawy zwierząt. Transport zwierząt. Świadectwa. Wojny.